Hej, wam wszystkim serdecznie. Witam Was na kanale Szeregowy Wujo. Na wstępie łakujemy się, spróbujemy, powiększamy zasięgi. Jeżeli Wam się film spodobał i mój kontent, który prowadzę spisanie dla Was, zostawcie to łapeczkę, jak to się mówi, bo w cało to wychodzicie sami. I co? Zapraszam na DC. Zapraszam do mnie na inne portale. Przypominam o ankiecie. Przypominam o miłej zabawie. Dobra, lecimy. Dzisiaj już nietypowo typowo czy typowo, dzisiaj jest środa, dzień regulaminu. Zachowanie się, żołnierzy w różnych sytuacjach. Krótko, zwięźle chyba na temat. Dużo i ciekawych rzeczy się dowiemy? Nie, więc od razu możecie wziąć krzyż i wyjść, bo tak naprawdę dzisiaj dzień nudny film. Nic pożytecznego już nie dowiecie, ale może jedna ciekawostka, może nawet dwie, ale to już zostawię na późniejszy sens filmowy. Dobra. Wszystko przedstawiłem. Lecimy od artykułu 78 i myślę, że jakoś to poleci. Nie się żołnierzy w różnych sytuacjach. 78. żołnierzy obowiązuje taktowne zachowanie się. Żołnierz po podejściu przełożonego starszego, zobowiązany jest przerwać wykonywanie czynności z wyjątkiem sytuacji określonych w PKT. 56 i miejsc określonych w PKT. 58. Zwrócić się w jego stronę i oddać honory. W obecności przełożonych starszych, bez ich zgody nie należy siedzieć, jeść, pić, palić, czytać, grać, używać telefonu itp. 79. Żołnierz wchodzi do pomieszczenia służbowego za zgodą przełożonego. 19. Starszego. Przed wejściem pozostawia wierzchnie okrycie płaszcz, pelerynę, czapkę, jeżeli warunki na to pozwalają. Lub po wejściu zdejmuje tylko nakrycie głowy, oddaje honory i melduje cel przybycia. Po otrzymaniu rozkazu lub załatwieniu sprawy oddaje honory, wykonuje zwrot w kierunku wyjścia, nakłada nakrycie głowy i wychodzi. 80. To wszystko się tak dotyczy tej chwili przy założeniu galówki. Nie? To nie jest to opisane wyraźnie w tych punktach. Ale to się teraz, teraz dotyczy tak zwanej galutki wyjściówki. No to jest trochę inna zasada, ale no, tak żeby nie było um, jakichś kontynuacji dziwnych i innych rzeczy. Ja to od razu, od razu, od razu wolę sprecyzować, bo... a, tam lecimy dalej. Dzisiaj będzie chciał krótki film zawodzić, więc to nie będę kontynuował dużo gadania. Przełóż wchodzący do pomieszczenia z bronią nie zmienia jej położenia. Pełniąc służbę, będąc w hełmie lub trzymając broń w położeniu na pas nie zdejmuje nakrycia głowy. Przeważnie, jeżeli człowiek ma broń, tak? Co ułóżmy, nie zdejmuje ani hałera tak zwanego, ani wiadomo, nie pozbywa się broni, to trzeba tak samo wiedzieć, tak? I tak to samo jest. Jeżeli pełni w tej chwili służę wartowniczą, to tak samo nie oddaje honoru, tym bardziej podobne, tak? Tak jak było chyba dwa czy trzy odcinki temu oglądaliśmy, słuchaliśmy i trzeba wziąć to pod uwagę, tak? Jest wtedy możliwość całkowicie jak to się mówi, olania tego wszystkiego. Wszystkich procedur, nieważne, czy to nawet prezydent idzie. Wy pełnicie służbę z, z bronią. Tak? 81. w grupie żołnierzy znajdujących się w wąskim przejściu, pierwszy, który zauważy zbliżającego się przełożonego, starszego, podaje komendę przejście. Żołnierze zatrzymują się, przepuszczają przechodzącego, oddają honory przez sfrontowanie i przyjęcie postawy zasadniczej. I tutaj bardzo ważne, na SP, czyli na dalszych roboty, będziecie to bardzo mocno traktowane, będzie to będzie bardzo mocno ciśnięte. Dlaczego? I tutaj też musicie wiedzieć jedno. W grupie, żołnierzy znajdują się w wąskim przejściu. Pamiętajcie, wąskim. Bo niektórzy uznają to, że jak masz 5 metrów, to jak kiedyś jak były moje pierwsze filmy. Pff, proszę o pozwolenie przejścia. Było powiedziane tam wyraźnie. Tak. Ale w wąskim. Jeżeli macie wystarczająco dużo miejsca, tym bardziej podobne, nie ma tego. Tak? Nie ma frontowania, jak tak tam nazywa się, to tak w tym stylu znaczeniu jest, tak? Żeby starsza osoba, wiadomo, stopnie, mogła sobie normalnie, jak sobie pan i władca, przejść. 82. w warunkach uniemożliwiających swobodne mijanie się, żołnierze dostosowują swoje zachowanie do zasad poszanowania przełożeństwa starszeń. Z ogólnych reguł ruchu i okoliczności sytuacji. 80. Chyba nie trzeba precyzować. Takiej Kontynuacja głupich zasad. Kropka żołnierz z bronią wchodząc do środka komunikacji, trzyma ją zabezpieczoną w najdogodniejszym i bezpiecznym. No jak? Odbezpieczoną. Kurwo, chłopie! Odbezpieczoną i od razu skierowano w kierunku najmłodszego przedstawiciela wyspy, a nie. I okoliczności sytuacji. Oj, cofnę trochę. 83. żołnierz z bronią wchodząc do środka komunikacji, trzyma ją zabezpieczoną w najdogodniejszym i bezpiecznym położeniu. W czasie podróży nikomu Przez jej skronię. nie odstępuje i nie dopuszcza do powstania sytuacji, w której mógłby ją utracić. No nie, ale jak da dziecku, żeby się pobawiło, no to już jest. żadnych przedstawień nie ma. 84. Żołnierz podróżujący środkami komunikacji publicznej w mundurze, M.O.R. w przedziale na korytarzu wagonu kolejowego, w autobusie zdjąć nakrycie głowy, a w środkach komunikacji dalekobieżnej również płaszcz, kurtkę i krawat. Przed wyjściem ze środka komunikacji ubiera się zgodnie z obowiązującymi przepisami. To kiedyś też mi osoby, panu zadało osoby pytanie tam. Hmm. Ale to trzeba wziąć pod uwagę, nie. Tak były kiedyś przepisy, jak poza jednostkę można było wychodzić w mundurze tylko galowo, wyjściowo. Tak, galowo, tak naprawdę. Bo w mundurze. W mundurze był kiedyś zakaz. I każda podróż służbowa. Załóżmy, jeżeli miałeś. Lub ewentualnie. Przybywałeś poza jednostką, hmm. mogłeś jechać w mundurze, ale nie w mundurze, mundurze, tylko w galowym. Tak? I tutaj jest wyjściowym, już się pamiętam te przepisy. Ale te przepisy już dawno zostały cofnięte i już tych przepisów nie ma, ale dalej przepisy ogarniają ten jeden przepis, nie? 85. Żołnierz niezawodowy przebywający poza koszarami musi mieć zawsze przy sobie książeczkę wojskową oraz dokument uprawniający do przebywania w podróży służbowej, na urlopie, przepustce. Gdy przewozi broń, musi być ona odnotowana w dokumencie podróży z podaniem jej rodzaju, numeru i liczby nabojów. W dokumencie podróży ma być również wpisany numer telefonu, faksu oficera dyżurnego jednostki wojskowej. 86. Żołnierz ma obowiązek. Jeden niezwłocznie powiadomić telefonicznie, faksem, innym środkiem łączności lub za pośrednictwem innej osoby przełożonego, który kierował go na urlop, przepustkę, w podróż służbową lub oficera dyżurnego jednostki o przedłużeniu terminu powrotu, podjęciu działania w celu przedłużenia terminu powrotu w przypadku A choroby uniemożliwiającej powrót do jednostki bez zgonu i pogrzebu lub ciężkiej choroby najbliższego członka rodziny, za którego uważa się małżonka, dziecko, ojca, matkę, opiekuna prawnego, a, siostry, baby. brata, babcie lub dziadka żołnierza A także ojca, matkę lub OP, ku naprawnego małżonka żołnierza, c, konieczności udzielenia pomocy w likwidacji skutków klęski żywiołowej, która dotknęła jego rodzinę, d, innej ważnej przyczyny uniemożliwiającej powrót do jednostki. 20. 2. Dwa. niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni po wystawieniu dokumentu zaświadczenia przez organ administracji publicznej lub placówkę służby zdrowia potwierdzającego usprawiedliwiającego nieobecność przesłać, przekazać oryginał lub kopię tego dokumentu na zasadach określonych w PPKT. Pierwsze za chwilę dostarczenia tego dokumentu uważa się godzinę zarejestrowania go w kancelarii jednostki albo przyjęcia go przez inną upoważnioną osobę w jednostce wojskowej. Trzy, poinformowania o tym fakcie osoby wymienione w PPKT. To jest taki temat sporny, tak? Tak naprawdę, żebyście zrozumieli, o co chodzi w tym takim zagwoź który ten artykuł nam dzisiaj dał, chodzi o to, że jeżeli nie możecie przyjść na jednostkę, nawet czy to będzie PSP, zacząć PSP nie macie, nie będziecie schodzić do domu, bo um, <taki> takie są procedury, że nie ma jechania do domu, bo i tak przez 28 dni, ale to się już niedługo zmieni i zobaczymy w jakim kontekście um, jest wszystko regulowane. Dlaczego? W znaczeniu nie będzie was na jednostę, musicie poinformować o tym przełożonych tych samo, tak? Zwolnienie lekarskie. coś się stało, które spowoduje u was nieobecność na jednostce, tak? To tak dosyć wyraźnie jest zobowiązane, tak? Warsem z urlopu muszę poinformować, na przykład dowódca, nie będzie mnie, muszę poinformować, tak? Czyli nie ma takiego czego, że bez żadnych decyzji nic nie robicie. Wszystko musi zostać poinformowane i każdy też musi mieć. I najlepiej mieć podstawę pod to. Czy właśnie jakieś tam, nie wiem, zwolnienie lekarskie, czy ewentualnie. Ale ktoś o tym musi wiedzieć o tak. mówi o 7 dni. Niektórzy od razu, od razu niektórzy mówią w ciągu 3 dni. Niektórzy mówią w trybie natychmiastowym. Temat jest sporny i szeroko, tak? Ale prawda jest taka, że lepiej od raz tego samego dnia nie wiem, telefonicznie inaczej poinformować, a później... Jeden, jeżeli to... nie ma możliwości przekazania dokumentu, o którym mowa w PPKT. Drugie, 87. <laughs> zasady i tryb określony w PKT. 86. Stosuje się odpowiednio do przypadków przedłużania się nieobecności żołnierza. 88. dowódca, komendant, garnizonu lub wyznaczona przez niego osoba funkcyjna, po podjęciu decyzji o przedłużeniu terminu powrotu żołnierza nie do jednostki powiadamia o swojej decyzji dowódcę w służbę dyżur. No w macierzystej jednostki żołnierza. No tego się nie robi, nie. To bo taki już przepis jest martwy, bo to jest dowódca. Informuje, a nie ten mm, taki przypadk, który jest bardziej na przykład tak, SPS, tak, kiedy jak były jeszcze, nie? ale to już te czasy już dawno minęły i do, no nie obowiązują. Jeżeli żołnierz z uzasadnionych powodów. Nie może wykonać czynności określonych w PKT. 86 i 87 może to zrobić najbliższa osoba z rodziny. 80... Czyli nie jesteś w szpitalu, to nie znaczy, że y, ktoś z twojej rodziny nie może, że tak, poinformować, tak? A wy też śpiące, tak? To też z twojej rodziny muszę poinformować dowódcę, tak? W przypadku to, że było wyjaśnione. 9 żołnierz przerywa urlop i niezwłocznie wraca do miejsca pełnienia służby w przypadku Jeden ogłoszenia mobilizacji lub wojny, dwa, odwołania z urlopu. No i dobra. Ogłoszenie mobilizacji lub wojny. No tutaj temat jest sporny, nie? Zazwyczaj nie praktykuje się tego. Nie? Ale przepis mówi wyraźnie, ale najważniejszy przepis jest następny, kto zdejmuje faceta z urlopu. Więc to nie jest tak, a może posłuchamy. 90. żołnierza z urlopu może odwołać dowódcę jednostki. Widzicie, może. W znaczeniu to dowódca jednostki zdejmuje osobę z urlopu, a nie na przykład dowódca, bo nasz stwierdza, a potrzebuje dzisiaj kierowca. Tak? Więc mm, tu jest taki temat, że nie jest tak, że o, bo ja potrzebuję żołnierza i ściągam go z urlopu. No jest, Urlop to jest, na jest świętość. Ale nie jest to tak, że jest nietykalne. Osoba, dowódca jednostki, może go ściągnąć z urlopu. Może, ale nie musi. Ale nie jest napisane to pisane o dowódcy naszej, nie wiem, kompanii, drużyny, nie wiem, plutonu i innych rzeczy, tak? Czy garnizonu. 91. Informacje o odwołaniu żołnierza z urlopu zamieszcza się w rozkazie dziennym. Jednostka jest zobowiązana pokryć poniesione przez żołnierza koszty związane bezpośrednio z odwołaniem go z urlopu. Należy również zrekompensować czas urlopu, który nie został wykorzystany. To jest temat taki, nie został wykorzystany. To tak naprawdę, jeżeli zostałeś osiągnięty, a za, za co zapłaciłeś, jednostka powinna ci zwrócić pieniądze. Tak? Czyli nie, miałeś wycieczkę za granicę. Nie mogłeś pojechać, bo jedna skacia się yy, spłyła i masz być, ma ci zwrócić pieniądze. Nie jest to tak, że. Yy, Przepada ci. On im obowiązek i przepis mówi wyraźnie na ten temat. I to nie jest tak, że. Aha! nikogo to nie interesuje. Nie, 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 nie. Na szczęście dużo przepisach to wszystko określa. Chyba ja no, sobie zmieniłem dźwięki, ale dobra. I to wszystko mówi. Tak? I tym słodkim akcentem zakończymy dzisiejszego, dzisiejszego live'a, chciałem powiedzieć, dzisiejszy odcinek. Bo już 15 minut. Więc trzymajcie się, do zobaczenia. I jak oglądaliście mnie do końca, to i tak nic nie ja róbcie. Hej! Trzymajcie się. Hej, hej.